Witam, Adam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam. Porada 380. Jak skopiować kod Adina i wkleić go do konkretnego pliku Excela? O co dokładnie chodzi? W poradzie 379 pokazywałem, jak zainstalować Adina, dodatek do Excela, na przykładzie Adinu Johna Akampory, tak? Listy z opcją wyszukiwania. I problem z Adinami jest taki, że one są instalowane na ten konkretny komputer. Jak przeniesiemy plik na inny komputer, no to już tego Adinu nie ma, czyli też nie mamy tej dodatkowej opcji wyszukiwania, tak, nie ma tej dodatkowej zakładki z tym dodatkiem, więc nie możemy sobie uruchomić tego konkretnego kodu, tego konkretnego Adina. Jak możemy sobie pozwolić, żeby ten kod skopiować i podpiąć pod nasz plik Excela? Tak? Robimy to z kodem Johna, bo kod Johna jest darmowy i możemy sobie pozwolić tak na jego kopiowanie. Czyli tak, mamy tu przykładowy otwarty plik nasz Excela i mamy pobrany Adin Johna, czy jakikolwiek inny Adin, tak? I mamy jego rozszerzenie xlam. I jeśli otworzymy sobie ten plik w Excelu, tak, nie zainstalujemy go, ale otworzymy ten plik, czyli prawym przyciskiem myszy, tak, otwórz za pomocą i tu powinien być Excel. Tak, u mnie to jest połączony ten plik xlam z Excelem, więc wystarczy dwa razy kliknąć na ten Adin, na ten plik i tak kod Johna, Adin Johna powinien się uruchomić, tak. Pojawiła się ta dodatkowa zakładka. To jest takie uruchomienie jednorazowe, tak? Czyli jak uruchomimy ponownie Excela, to już tego dodatku nie będzie. Po przeciwieństwie do porady 379, tak, kiedy ona podpina ten Adin pod Excela. Ok, ale dla nas jest teraz istotne, żeby wyciągnąć kod Johna i podpiąć pod nasz plik. Więc naciskamy Alt F11, żeby przejść do edytora VBA. Tak, i tu możemy zobaczyć w edytorze projektu, jak nie widzisz edytora projektu, to menu View, tak, i Project Explorer, tak, Ctrl R, żeby się pokazał. I tu widzimy dodatek Johna, tak, Adin, i nasz plik. Tak, to jest nasz plik. Tu jest jeszcze personal XLSB, który dla nas jest nieistotny w tym momencie. Czyli mamy plik nasz, w którym nie ma żadnych modułów, nie ma żadnych formularzy, klas. Potrzebujemy te formularze, klasy skopiować, tak? Kod Johna jest darmowy, więc tutaj mamy pełny dostęp do niego. Kopiujemy wszystko, tak? Czyli formularze po prostu na zasadzie przeciągania, tak? Wystarczy złapać i przeciągnąć do naszego projektu, do naszego pliku, tak? Wszystkie moduły, tak? Bo lepiej mieć, a nie potrzebować, niż nie mieć, a potrzebować. Poza tym, tak, w ten sposób zostawiamy wszystkie rzeczy Johna, czyli zostaje też taka między innymi wersja, opis, że to jest jego kod. Pamiętajmy, że to korzystamy z jego kodu właśnie. Ok, czyli powinno mi się udać poprzez to przeciąganie pobrać już wszystkie elementy, tak, czyli zgadza się, jedna klasa, cztery moduły i opcja z formularz, tak, lista wyszukiwania właśnie. I jeśli skopiujemy ten kod, no to musimy teraz poznać na tyle ten Adin, żeby wiedzieć, które makro jest tym głównym, które makro jest uruchamiające. W przypadku kodu Johna to jest formularz, czyli potrzebujemy uruchomić ten formularz. I ja już mam ten kod przygotowany, o tutaj proste makro, żeby po prostu tylko pokazać, uruchomić ten formularz. Czyli kopiuję sobie Ctrl-C i w tym moim pliku, gdzie chcę mieć ten kod, klikam prawym przyciskiem myszy, tak, prawym przyciskiem myszy, insert, module i Ctrl V, wklejam ten kod, tak, Ctrl S, zapisuję sobie plik, żeby teraz mieć już wszystkie makra Johna i to moje uruchamiające formularz Johna w tym moim pliku. Czyli jak teraz przejdziemy do karty developer, tak, to możemy podejrzeć makra, ewentualnie skrót klawiszowy Alt F8, tak, żeby zobaczyć wszystkie makra. No i tutaj jest trochę makr w kodzie Johna, ale nas interesuje lista wyszukaj, czyli właśnie to makro, które odpala formularz. I ważne, żeby albo to makro przypiąć do jakiegoś przycisku, albo podpiąć pod skrót klawiszowy. Ja
chcę sobie podpiąć pod skrót klawiszowy, bo pewnie będę często korzystał z tego makra, właśnie z tej listy z opcją wyszukiwania. Czyli mamy listę, wyszukaj i klikamy sobie opcję. I tu właśnie tylko wystarczy dołożyć L, żeby Ctrl L był skrót klawiszowy, który uruchamia tą listę. To powinien być skrót, tak, który możemy śmiało sobie użyć. OK i zamykamy dane. No i sprawdzamy sobie. Tak, mamy tutaj listę rozwijaną. Ctrl L. Uruchomił się kod Johna. I tu sobie tak pisałem orzechy w poprzednim innej poradzie. O, wybierzmy pory. Tak, mamy. O, właśnie tutaj pokażę, że kod Johna jest dopracowany. Wpisuję wartość, tak, i naciskam Enter. Tak, kod Johna mówi, że tej wartości nie mogę wpisać, bo jest niezgodny z warunkami listy, tak, czyli muszę mieć pewność, że wpisze się pełna nazwa do wyszukana, to wtedy Enter zadziała. Analogicznie, tak, mamy tutaj listę elementów, nie ma listy rozwijanej, ale mamy kolumnę z danymi i kod Johna, znowu Ctrl L, automatycznie wykrywa wszystkie unikatowe elementy i mamy tutaj stworzoną listę. Ona tak samo cały czas jest listą tutaj, tak, z opcją wyszukiwania. Jak sobie zatwierdzimy, mamy wpisaną wartość, możemy przejść dalej. I to nam się udało, zrobiliśmy. Ale jeszcze drobna modyfikacja kodu Johna jest nam potrzebna, bo tak, John napisał kod pod język angielski, gdzie tak, ogranicznikiem, znakiem rozdzielającym elementy listy jest przecinek, a w Polsce jest średnik. I to czasami może nam, dla nas być problemem. Czyli zaznaczamy sobie pojedynczą komórkę, karta dane i dodajemy sobie listę, tak, poprawność danych. Czyli poprawność danych, lista i dodajemy sobie przykładowe elementy, tak wpisane ręcznie. Czyli 1, średnik, 2, średnik, 3. Zatwierdzamy sobie OK. A jak mamy prostą listę, działa. Excel ją rozpoznał. Teraz patrzymy Ctrl L. Kod Johna. Rozwijamy sobie tą listę. Kod Johna nie rozpoznał tej listy, bo on w pamięci ma, że znakiem rozdzielającym dla listy jest przecinek, nie średnik. Więc my musimy to skorygować. Czyli co robimy, tak? Alt F11, przechodzimy do kodu i musimy znaleźć, gdzie jest ten formularz. O, tu jest ten formularz, żeby mi się wyświetlił na wierzchu i musimy modyfikować fragment kodu w środku. Czyli klikamy na szare tło prawym przyciskiem, wybieramy sobie, o, coś nie trafiłem w odpowiedni element, zróbmy jeszcze raz, prawym przyciskiem w szare tło, view code, tak, mamy kod, tu mi się dodał dodatkowy kod niepotrzebnie. I tu robimy Ctrl F, szukamy przecinka w podwójnych cudzysłowach. Czyli klikamy Find. Tak? Jest tylko jeden taki przecinek w tym kodzie. I to jest linijka kodu, która właśnie rozdziela te listy. Ja tu już dopisałem komentarz, że to jest angielski podział, tak? Po przecinku. A w Polsce jest podział po średniku. I znalazłem fragmencik kodu, o tu mam, tak, tu z dopisanym komentarzem, że w miejsce tej linijki, tak, wstawiam tą, Ctrl C, Ctrl V, tak, czyli tu komentuję Johna kod i tu dodaję sobie ten fragment kodu, tak, dużo komentarza, żeby było napisane właśnie, że potrzebujemy, tak, zrobić bardziej uniwersalny ten kod. Tak, czyli w miejsce przecinka wpisujemy zmienną, tak, która powinna z Windowsa odczytać, jaki jest znak rozdzielający i powinno zadziałać poprawnie. Tak, Ctrl S, tak, wracamy do naszej listy, kliknąłem jakieś niepotrzebne miejsce, Ctrl L, uruchamiamy kod Johna i jest, są trzy elementy listy. Naprawiliśmy tą drobną dla nas niedogodność, ona tylko czasem występuje. Tak, bo jeśli lista rozwijana korzysta ze źródła, którym po prostu jest tak zakres komórek, to nie było tego problemu. To problem się czasem pojawia właśnie, jak piszemy takie listy sami. OK, to już wszystko. No właśnie, może jeszcze nie wszystko. Zamykamy wszystkie nasze dane i tu są porady moje. O, porady. Zamykamy Excela. I sprawdzamy, czy jak uruchomię ten plik,
Na pewno kod Johna Ctrl L mi zadziała. Tak, zadziałał, podzielił prawidłowo. Alt F11 pokaże jeszcze, że jest tylko mój plik uruchomiony. Tak, nie ma pliku XLAM. XLAM, tak, czyli tego z adinem. Teraz mój, znaczy kod Johna podpiąłem sobie pod mój plik. I pamiętam, to jest kod Johna. Mówię, że to jest kod Johna. Tam gdzieś powinna być informacja, że to jest kod Johna, chociażby w tych wersjach powinno gdzieś tam być napisane. Ale jeśli nie ma, to ja pamiętam, że korzystam z Johna i mówię o tym, że to jest kod Johna i tak mi ułatwił życie, jeśli chodzi o listę tak rozwijaną z opcją wyszukiwania, bo jest naprawdę dobrze zrobiona i jeśli cię ten add-in interesuje, tak to zajrzyj na stronę Johna, tam wszystkie odpowiednie linki, fragmenty kodu znajdziesz w opisie wideo albo w pliku, na którym ja pracowałem.